Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wielkiej Historii Tarnowa. Ostatnio opowiadaliśmy sobie trochę dużo o II wojnie światowej, jak to wyglądała ta wojenna rzeczywistość w Tarnowie, a dzisiaj mam dla was opowieść o tym, jak wyglądała ta rzeczywistość, ale nie w wojnie, a właśnie w okresie po niej, czyli w okresie Polski Ludowej. Przecież wiemy już, że Tarnów i jego historia na pewno jest ciekawa, no i też pełna fascynujących postaci, takich jak Jan Hetman Tarnowski, czy Szczepanik, czy też Witos, który przecież również był właśnie związany z Tarnowem. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się temu, jak to wyglądało w okresie Polski Ludowej, czyli w okresie, do którego podobno niektórzy by chcieli wrócić, mówiąc, że za PRL-u było lepiej. Ale czy faktycznie tak było? Jak to wyglądało w Tarnowie? Spróbujmy przyjrzeć się temu właśnie dzisiaj. Więc tak jak ostatnio powiedzieliśmy sobie, 18 stycznia roku 1945 naziści opuścili Tarnów. W ich miejsce od razu pojawiły się patrole Armii Krajowej, 60. Armii Krajowej. I tego samego dnia również powołano m.in. Starostwo Powiatowe, także Komendę Milicji Obywatelskiej, czy też Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Oczywiście nad tymi wszystkimi urzędami jasną i pełną kontrolę miał tymczasowy rząd komunistyczny, kierowany przez ZSRR. Ale myślę, że warto zauważyć, że na pierwszego powojennego starostę w Tarnowie został powołany zakonspirowany żołnierz AK, właśnie Józef Lib. Oprócz tego pod koniec roku 1945 w Tarnowie żyło jedynie 30 tysięcy osób, co stanowiło liczbę o wiele niższą niż to miało miejsce przed II wojną światową. Oczywiście nie było co ani sensu szukać tarnowskich Żydów, którzy zostali praktycznie wszyscy wywiezieni do niemieckich obozów zagłady. A oprócz tego Tarnów był miastem zrujnowanym, był miastem biedoty, wszędzie byli ludzie ubodzy. No, czego się dziwić, w końcu wojna naprawdę wyniszczyła Polskę w tamtym okresie. Do Tarnowa i z Tarnowa w tamtym okresie również trwała migracja. Z jednej strony przyjeżdżali tutaj ludzie przesiedleni z Kresów Wschodnich, m.in. tak zwani Lwowiacy, ale także w Tarnowie znaleźli swoje miejsce ludzie przyjeżdżający ze zniszczonego Poznania bądź Warszawy. Wojna oczywiście zrobiła swoje, dużo osób zakonspirowało się do Armii Krajowej, a po wojnie, kiedy przyszła Armia Czerwona, uciekali na zachód, między innymi właśnie do Dolnego Śląska, czy też tarnowscy Żydzi, którzy w jakiś sposób ostali się bądź wrócili do miasta, decydowali się koniec końców na przykład również na wyjazd na zachód lub zgodnie z obietnicami diaspory żydowskiej do Izraela. Oczywiście, tak jak powiedziałem, Tarnów został zniszczony, dużo osób wyjeżdżało na tak zwane ziemie piastowskie, ziemie odzyskane na zachodzie. Tarnów próbowano oczywiście odbudować. Prawie od pierwszych dni od opuszczenia nazistów miasta Tarnów zaczął się odbudowywać. Powoli otwierano zamknięte wcześniej fabryki, m.in. zakłady azotowe, ale także przywrócono do działania zakłady naprawcze w Tarnowie, zabory naprawcze taborów kolejowych w Tarnowie, czyli tak zwane zakłady mechaniczne, które noszą tą nazwę od roku 1951. Otwarto również TAMEL, czyli fabrykę silników elektrycznych, czy też powstała fabryka maszyn pralniczych Pralfa oraz wiele innych fabryk, które powstawały na terenie Tarnowa. Wkrótce na terytorium dawnego Towarzystwa Gimnazjalnego Sokół otwarto Teatr imienia Ludwika Solskiego, czyli teatr, który do dzisiaj funkcjonuje w Tarnowie, a w ostatnim czasie przeszedł również przebudowę, remont i cieszy nas już w tym momencie nieco innym gmachem niż pewnie możecie widzieć tutaj na obrazku. Oczywiście miało to również swój rok, a co po niektórzy pewnie jeszcze pamiętają starą fasadę Tarnowskiego Teatru Solskiego. Otwarto również m.in. Zespół Szkół Plastycznych, czy też w późniejszym czasie Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie. I chociaż tak wszystko na razie wygląda bardzo kolorowo, bardzo szczęśliwie, bardzo różowiutko, to nie było tak. Oczywiście mamy tą świadomość, że Polska Ludowa to tak naprawdę
państwo w pewnym sensie okupowane przez władze komunistyczne, przez aparat z Moskwy. I tak samo również miało to miejsce w Tarnowie. Władze komunistyczne nie zamierzały oszczędzać Polaków, a zwłaszcza tych zrzeszonych w ramach Armii Krajowej. I jeszcze w roku 1945, czyli zaraz po tak zwanym oswobodzeniu, rozpoczęto walkę z konspiratorami. 15 osób zostało zamordowanych, a 30 innych brutalnie przesłuchanych i uwięzionych w tarnowskim więzieniu. I to właśnie z powodu o to życie, o swoje oraz swoich najbliższych, bardzo dużo osób zakonspirowanych w AK w Tarnowie uciekło na zachód, do Dolnego Śląska, czy też dalej w obawie o swoje życie. We wrześniu 1945 powstał Tarnowski Inspektorat Związku Wolność i Niepodległość, który kontratakował i kontrolował oddziały kontratakował komunistów i kontrolował oddziały pozostawione przez Armię Krajową. W roku 1946, czyli no, następnym po 1945, oddziały osłony WiN-u pod dowództwem Jana Jandzista, pseudonim Sosna, doprowadziły do akcji, dzięki której zastrzeliły Juliana Świątka, który był zastępcą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Wyrok śmierci został wykonany za to, że wcześniej doszło przez tego człowieka do zabójstwa kwatermistrza batalionu Barbara, działającego wcześniej w Tarnowie. W tym samym roku zlikwidowano kapitana Lwa Sobolewa, doradcę tarnowskiego PUBP, znanego z brutalnych, krwawych, ciężkich przesłuchań tarnowian, którzy byli zakonspirowani w AK, czy też w Wolność i Niepodległość. Niestety ten nasz tarnowski inspektorat WiN-u został rozbity jesienią 1948. Skazano 182 osoby, w tym 46 osób na karę śmierci, ale na szczęście koniec końców stracono jedynie 24 z 46 osób. Polska Rzeczpospolita Ludowa również zaciskała coraz bardziej te swoje szpony na Tarnowie, ponieważ w 1947 prezydent miasta Eugeniusz Sita został oddelegowany z urzędu. Władze w mieście aż do roku 1956 na zmianę przejmowali urzędnicy PZPR-u wybierani z terenów całego kraju. No i właśnie między innymi w 1956 Tymczasowy Komitet Rewolucyjny w Zakładach Mechanicznych bądź Rada Robotnicza w Azotach rozpoczęła wielkie tarnowskie strajki. Zorganizowano również wiece i strajki w Teatrze imienia Ludwika Solskiego, które z kolei były organizowane przez te władze bardziej, przez te osoby bardziej intelektualne. W Tarnowie otwarcie sprzeciwiano się temu, jak Urząd Bezpieczeństwa zajmuje się tarnowianinami, jak zajmuje się Polakami, w jaki sposób milicja obywatelska szerzy i otwarcie krytykuje, działa, wpływa na obywateli, więc tarnowianie podczas tych strajków w 56 jakoś za bardzo się nie caskali. I podczas tych przemian październikowych w 56 roku, kiedy to również na Węgrzech doszło do powstania węgierskiego przeciwko ZSRR, tarnowianie solidaryzowali się bardzo mocno. Przekazano m.in. krew, ale też bardzo duże fundusze finansowe, które miały wesprzeć Budapeszt. Miasto w okresie lat 50., 60. i 70. dalej podnosiło się z gruzów po II wojnie światowej. Oczywiście nie odbywało się bez rozmaitych strajków, rozmaitych ruszeń, rozmaitych jakichś tam działań milicji obywatelskiej, ale na początku lat 50. XX wieku Tarnów się rozszerzył. W latach 50. zmienił swoje granice aż trzykrotnie. W tym czasie m.in. Tarnowa wcielono najpierw Chyszów, Klikową, Mościce, później m.in. była to Zawada, Tarnowiec, czy też Koszyce Wielkie i Krzyż, a także Zbylitowską Górę. W roku 1955 w mieście ponownie mieszkało około 58 tysięcy osób, co oznacza, że tarnowianie podnieśli się z popiołów II wojny światowej, no i ponownie zamieszkiwało tyle samo osób Tarnów, co przed rokiem 1939, a 5 lat później ta liczba już wynosiła około 70 tysięcy osób. W roku 1957 powstała tarnowska sekcja żużla Unii Tarnów, która w późniejszych latach przyniosła Tarnowowi chlubę i taką sławę,
nazywany również Tarnów był w przyszłości, będzie w przyszłości stolicą polskiego żużla, ponieważ tarnowscy żużliści zdobyli aż trzykrotnie mistrzostwa. W roku 1968 w akcji solidarnościowej z warszawskimi studentami zorganizowano na placu Kazimierza Wielkiego wielki wiec poparcia, który zgromadził aż 1500 tarnowskiej młodzieży, której nie była w stanie rozgonić ani milicja, ani UB. Dalej na ulicy Krakowskiej, to też ulicy Wałowej, doszło do starć między innymi właśnie z milicjantami, które następnie odbywały się systematycznie, codziennie, aż w końcu milicji obywatelskiej udało się w jakiś sposób ostudzić zapały tarnowskiej młodzieży, no i ogarnąć ten ruch, który powstał, żeby wesprzeć warszawskich studentów. W latach 60. i 70. XX wieku wbudowano m.in. osiedle Jasna 1 i Jasna 2, czyli dzisiejsze Westerplatte, czy też osiedle nauczycielskie, zielone, piaskówkę, które były budowane z legendarnej wielkiej płyty, czy też w roku 1979 powstała właśnie Tarnowska Szkoła Muzyczna, a także Tarnów stał się miastem wojewódzkim, Tarnów stał się stolicą województwa tarnowskiego. Przełomowe lata 80. XX wieku jednak zbliżały się naprawdę niemiłosiernie. Nie było tylko związane z tym, że przecież pod koniec lat 70. na papieża wybrano Jana Pawła II, ale także z uwagi na to, że 1 lipca 1980 roku w zakładach fabryki obrabianek specjalistycznych Pomfar, które znajdują się dzisiaj w zakładach mechanicznych, doszło do strajków, które nie zgadzały się z komercyjnymi podwyżkami cen wędlin, mięsa i innych wyrobów żywnościowych. Ponar był jednym z czterech zakładów przemysłowych w Polsce, których akcja protestacyjna w tym dniu 1 lipca 1980 roku zapoczątkowała wielki ruch społecznościowy, zwany później Solidarnością. W roku 1980 w Tarnowie powstały struktury niezależnych samorządowych związków zawodowych. Robotnicze protesty zorganizowane były w wielu miejskich przedsiębiorstwach, m.in. również w zakładach azotowych. Po ogłoszeniu jednak stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku internowano kilkanaście osób. ZOMO weszło do Ponaru 15 grudnia tego samego roku, no i właśnie spacyfikowało strajk w Tarnowie, który trwał mimo wszystko wciąż do 18 grudnia od pacyfikacji. Tymczasem do Tarnowa przybyć wkrótce i także przybył bardzo ważny, bardzo oczekiwany w Polsce gość, osoba, którą na pewno wszyscy znamy, bo w roku 1987, a dokładnie 9 czerwca, do Tarnowa przybył Jan Paweł II, którego śmigłowiec wylądował w pobliżu hali Jaskółka w Mościcach, skąd papież przyjechał papamobilem do domu biskupiego przy ówczesnej ulicy Dzierżyńskiego, dzisiaj jest to ulica Ignacego Mościckiego. Tam zatrzymał się aż na dwa dni, bo był w Tarnowie 9 i 10 czerwca, a do miasta przybył po to, aby beatyfikować Karolinę Kuskówną. Beatyfikacja miała miejsce przed świeżo budowaną parafią, przed świeżo budowanym kościołem błogosławionej Karoliny Kuskównej, a na placu przed budowanym kościołem zebrać miało się ponad milion osób. Tymczasem jeszcze zanim doszło do beatyfikacji 9 czerwca, Jan Paweł II spotkał się z tarnowską młodzieżą w takim, powiedzmy, tarnowskim oknie papieskim i rozmawiał z nimi do późnych godzin wieczornych. Następnie spotkał się z tarnowskimi kapłanami, m.in. na placu katedralnym, skąd po nieszporach eucharystycznych udał się w dalszą podróż po Polsce, czyli do Tarnowa również i z Tarnowem również związany jest m.in. Jan Paweł II. No i oczywiście zbliżamy się powoli do roku 1989, czyli roku przełomowego, bo w końcu niedługo po tym, jak do Tarnowa przybył papież, Polska jako kraj wyrwała się z okowów komunistycznych,
wyrwała się z okowów żelaznej kurtyny Moskwy. No i PRL upadł, upadła Polska Ludowa, a narodziła się z popiołów III Rzeczpospolita Polska, czyli państwo demokratyczne, które trwa do dzisiaj i którego częścią do dzisiaj jest Tarnów. Ale o tym, jak to wyglądało po roku 1989, opowiem wam w następnym odcinku Wielkiej Historii Tarnowa. No i dzisiaj byłoby to wszystko. Odcinek może nieco krótszy, ale na pewno treściwy. Myślę, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, na przykład o tych strajkach, które również stały się przecież iskrą do powstania Solidarności. Ja wam wszystkim serdecznie dziękuję, życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia i widzimy się w następnej Wielkiej Historii Tarnowa. Cześć!